punkt, wieczorne rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Głujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Państwa i moim pierwszym gościem jest pan europoseł Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, frakcja EKR. Witam bardzo serdecznie, panie pośle, dobry wieczór. Witam, panie redaktorze, witam Państwa. Panie pośle, czy jest szansa na to, żebyśmy się dowiedzieli, co tak naprawdę, albo inaczej, kto opłacał europosłów, jakie służby tam, jacy lobbyści, ludzie zatrudnieni przez te służby hulali po Parlamencie Europejskim, wynajmując sobie tego czy innego eurodeputowanego, być może w ogóle przynosząc wynajęte i gotowe raporty, z których później powstawały rezolucje, między innymi te w sprawie Polski. Czy pana zdaniem dotrzemy do tej prawdy, czy też jest pan pesymistą w tej sprawie? Jest szansa, czy do całej nie sądzę. Raczej będzie to próba ograniczenia ram tej afery do Kataru i Maroka. Ten ślad rosyjski, który się pojawia, póki co jest skrywany. Ja przypomnę, chociaż to nie było powszechnie wiadome, że pani Kaili była pod obserwacją służb wywiadowczych dwóch państw członkowskich, a belgijska policja dopiero potem wkroczyła. I była pod tą obserwacją w związku z relacjami nie z Katarem, tylko z Rosją. Ale to tyle na dzisiaj wiadomo, czy nie do końca wiadomo, bo to są źródła, że powiem, których nie możemy na razie podać. Natomiast będzie próba sprawienia wrażenia, i polska debata trochę się w to wpisuje niestety, no, że iluś posłów skorumpowanych wzięli pieniądze, pomagali Katarowi i Maroku, okej, i oburzenie na korupcję. Natomiast problem jest szeroki, to nie kilka jabłek na tym drzewie demokracji amerykańskiej jest zgniłych, europejskiej jest zgniłych, ale całe drzewo ma zatrute korzenie i należałoby zacząć od afery z pięcioma premierami i kanclerzami, Schroeder, Schüssel, Fillon, Liponen, którzy byli, a jeden z nich jest nadal na liście płac Putina, o korupcji politycznej, ale i finansowej całych grup elit europejskich, przy których sprawa Panceriego to jest mały pikuś, to jest drobiazg, bo tu szło o dobry image Kataru w tym pierwszym przypadku w rezolucjach parlamentarnych. Natomiast tam były podejmowane decyzje, które skończyły się, jedna z nich skończyła się wojną, mam na myśli Nord Stream 2. I za tym stały ogromne pieniądze. I to jest przypadek skorumpowania elit, którym przewodził Gerhard Schröder. Ale nawet dzisiejsze zwlekanie z dostawcami broni przez Francję i Niemcy, to też jest pokłosie skorumpowania politycznego tych elit. Także próbuje się zwrócić uwagę na rzecz relatywnie, podkreślam, relatywnie małą, by odwrócić uwagę i nie dotknąć sprawy dużej. Ja byłem jednym z negocjatorów w imieniu mojej frakcji rezolucji katarskiej. Wskazywałem konieczność zapisania, że to jest czubek góry lodowej, że całe zjawisko systemowe i strukturalne dotyczy najwyższych pięter władzy i takich podmiotów jak Rosja, Chiny i Iran. Odmówiono zapisania tego. Potem złożyłem w tym duchu 6 poprawek i przez ogromną większość głównego nurtu parlamentu zostały one odrzucone. Czy jest to próba ograniczenia skali zakresu do tej jednej sprawy, koncentracji, po to właśnie, żeby nie pójść dalej w kierunku całościowego skorumpowania politycznego elit krajów członkowskich Unii Europejskiej. Panie pośle, to w takim razie jak powinniśmy o tym mówić? Jak powinniśmy relacjonować wszystkie te informacje? Bo my staramy się już odchodzić od rzeczywiście tego określenia
Qatar Gate, tych no, wskazywania tylko tych dwóch państw, Kataru i Maroko. Mówimy o aferze szpiegowsko-korupcyjnej, cały czas pytając o te rosyjskie pieniądze w tle, no bo Stany Zjednoczone informowały jakiś czas temu, że te 300 milionów dolarów, którymi Rosja dysponowała, no właśnie, które Rosja miała rozdysponować na różnego rodzaju polityków europejskich, to one gdzieś, przepraszam, w jakichś reklamówkach musiały się znaleźć, do kogoś trafiły. Jak powinniśmy o tym mówić? Jak powinniśmy w ogóle opisywać ten problem, z którym mamy do czynienia? No, kluczowe słowa to byłoby korupcja polityczna i korupcja strategiczna. Taki termin angielski, nie wiem jak go przetłumaczyć na polski, capture of elites, czyli zawładnięcie elitami. To stosowane jest w politologii anglosaskiej. Wskazywanie na systemową charakter sprawy i całościowy i na rzeczy bardziej fundamentalne niż skorumpowanie kilku europosłów. Zresztą znający kulisy Parlamentu Europejskiego wcale tak bardzo nie zdziwiło, bo to było tajemnica Policzynela, że różnego rodzaju tego typu pokusy są wobec różnych osób. Natomiast to powinno być całościowe, dotyczyć tej sprawy głównej i ważniejszej. Taki powinien być tego opis. I pójść dalej, zapytać, komu to służyło i jakie owoce to wydało. No, to wydało wojnę na Ukrainie, to wydało Nord Stream 2, to wydało no, coś na kształt rozbrojenia Unii Europejskiej wobec Rosji, błędnej ścieżki, którą o mało co nie poszła, jeśli chodzi o Chiny. Niewyraźnej ścieżki, jaką idzie wobec wielu dyktatur i autorytarnych rządów i rozsadzania Europy od środka poprzez atakowanie fałszywych celów, takich jak Polska czy Węgry. Panie pośle, czy można powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat, a tak naprawdę to pewno mówimy o co najmniej no, mam trzy dekady, dwie i pół, wpływy rosyjskie w instytucjach europejskich, ale również, a może przede wszystkim w niektórych kluczowych z różnych powodów państwach członkowskich były na tyle silne, że cała struktura, mówię o Unii Europejskiej, realizowała interesy Federacji Rosyjskiej, można tak powiedzieć? Czy to jest określenie no, zbyt daleko idące? Nie cała i nie we wszystkim, we fragmentach i częściowo tak. Jeśli chodzi o politykę tego epizmentu, tą miękką politykę wobec Rosji, na pewno tak, bo to można udowodnić na tym, w jaki sposób była przez komisję procedowana sprawa Nord Stream 2, w odróżnieniu od South Stream. To można udowodnić na przykładzie tego, jak procedowana była przez Dyrekcję Generalną do Spraw Konkurencji sprawa Gazpromu. I wiele innych. Tak, to są takie ścieżki dosyć wyraźne, kiedy poprzez kraje członkowskie zainteresowane dobrymi w cudzysłowie stosunkami z Rosją, Rosja była traktowana albo w sposób uprzywilejowany, albo bardzo, bardzo, bardzo łagodny. Także w dużej mierze tak, natomiast nie można tego rozciągać na całość sprawy i całość Unii Europejskiej. No dobrze, ale to panie pośle, jak w takim razie ta sprawa może zostać wyjaśniona? Bo ona by potrzebowała jakiejś, nie wiem, czy współdziałania służb państw, no ale dziś też trudno zakładać, że wszystkie państwa, przynajmniej te szczególnie, no, mówiąc kolokwialnie, umoczone w tę sprawę, no, są zainteresowane odkrywaniem tych kart, czy też poprzez rodzaj jakiegoś ciała śledczego, które miałoby dostęp do wszystkich dokumentów tworzonych przez instytucje Unii Europejskiej. Czy to jest w ogóle możliwe? Sprawa jest tak poważna, że ona wymaga pracy specjalistów. Pani mówiła o tych reklamówkach z pieniędzmi. No, Katarczycy czy Marokańczycy działali jak amatorzy. Rosjanie są wysokiej klasy specjalistami, dlatego tak trudno jest, czy będzie znaleźć dowody.
i sięgają takich pięter. No dobrze, ale przepraszam, panie pośle, ja wejdę w słowo i dopytam, czy ktoś ich w ogóle będzie szukał. Ale ktoś, kto ma no, możliwości poszukiwania, bo już rozumiem... odpowiadam. Mhm. Na dzisiaj jest zainteresowanie tym, żeby złapać płotki i pozostawić w spokoju rekiny i wieloryby, mówiąc przenośni. Czy to się uda, to będzie zależało od parcia opinii publicznej. Tu ważna rola mediów i parlamentów narodowych. I ja mówiłem, negocjując tą rezolucję katarską, żeby stworzyć komisję śledczą, ale złożoną nie wewnątrz parlamentu, czy nie wewnętrzną instytucji europejskich, ale złożoną z przedstawicieli krajów członkowskich, czyli jak gdyby zewnętrzną względem całej tej sprawy. Więc wydaje mi się, że jeśli można w część pokazać nadzieję, to w pracy służb specjalnych i wywiadów wojskowych, ponieważ rzeczy dotykają bezpieczeństwa militarnego i spraw strategicznych. Dlatego nawet nie wiem, czy powinniśmy być zainteresowani, żeby to było szybko bardzo zrobione, albo bardzo jawnie, a raczej niech będzie to dłużej, ale bardzo dogłębnie i w pełnej poufności. Proponuję ta rezolucja, o której wspomina parlamentu, powołanie komisji specjalnej, no, która no, z natury nie będzie miała kompetencji śledczych. Proponuję komisję śledczą, która też będzie ograniczona w działaniach, ale dopiero wtedy zacznie pracę, kiedy skończy się praca śledcza instancji prokuratury belgijskiej. Czyli też nie wiadomo kiedy, na świętej nigdy. Także raczej bym upatrywał tego w presji społecznej, w tym parlamentarnej, w tym ze strony krajów członkowskich, a pracy wyjaśniającej, bo generalnie te źródła dotyczą spraw nie przede wszystkim wizerunkowych. Właśnie tutaj jest niebezpieczeństwo tej debaty, że wszyscy patrzą na płotki, a między tymi przez oka sieci przepływają wielkie, wielkie ryby. Także tutaj trzeba stworzyć presję publiczno-polityczną, a resztą powinni się zająć wysokiej klasy specjaliści. Sądzę, że w tej chwili kilka wywiadów nad tym pracuje. Panie pośle, pan powiedział o tym, że no, widać też tą politykę, która była prowadzona, te związki z Rosją i rozumiem też te wpływy rosyjskie, widać to w dzisiejszej postawie chociażby Niemiec. Czy można powiedzieć, że wbrew temu, co bardzo no, dość często są formułowane takie opinie, że wojna zmieniła wszystko, że wybuch wojny zmienił wszystko, nie wiem, w końcu te głowy, które do tej pory myślały, że Rosja to normalne państwo, zobaczyły, jaki jest Putin naprawdę, jaka jest Rosja naprawdę i po Buczy już nic nie może być takie samo. A ja się zastanawiam, czy rzeczywiście taki zwrot radykalny nastąpił. Czy to nie mamy do czynienia jednak cały czas z podawaniem Rosji tlenu, no, na tyle, na ile jest to możliwe, bo okoliczności są oczywiście trudne, bo to jest fakt, że ta wojna jest dostępna po prostu no, online. Można ją obserwować w swoim telefonie, więc też trudno czasami panować nad presją ze strony opinii publicznej i emocjami publicznymi. Ludzi, którzy po prostu widzą innych zabijanych na ekranach swoich smartfonów. Natomiast no, trudno nie odnieść wrażenia, że w zasadzie jak tylko można, to jednak ta pomoc Rosji poprzez chociażby blokowanie pewnej pomocy dla Ukrainy, ociąganie się w organizowaniu tej pomocy, czy budowaniu jakichś niesamowitych przeszkód, których nie można przejść, by tej pomocy udzielić. No jednakże to wszystko wynika właśnie z tego, co było wcześniej, z tej polityki, która trawiła Europę przez no, ostatnie kilka dekad. No, ja podzielam pani diagnozę. Sądzę, że w tej chwili mamy do czynienia z ogłaszaniem zmiany wielkiej, Zeitenwende, której to zmiany nie ma albo która jest pozorna. Zgodnie z powiedzeniem trzeba zmienić wiele czy wszystko po to, żeby wszystko pozostało po staremu. I na pewno to dotyczy polityki niemieckiej. Także tworzenie pozorów, że jest zmiana, podczas gdy ta zmiana jest właśnie...
pół zmianą, czy ćwierć zmianą, to zależy, czy mówimy o Niemczech, czy mówimy o Francji. Generalnie zmiana jest, tak, i w postrzeganiu amerykańskim. Porównajmy sobie wczesnego Bidena i dzisiejszego Bidena. Nawet Francja ewoluuje. No, Niemcy są przykładem zatwardziałego odmawiania zmiany i ustępowania już w ostatniej chwili pod ewidentną presją, kiedy już naprawdę mogą. Także te czynniki konserwatywne, czyli czynniki, które chcą zachować rolę Rosji, nie chcą jej porażki, chcą pokoju w cudzysłowie za cenę ustępstw terytorialnych ukraińskich i tak dalej, są nadal silne. A dzisiaj jest przełomowy moment. Jeżeli nie zostaje Ukraina dozbrojona, to wynik wojny wcale nie jest przesądzony. I to dozbrojenie tutaj przoduje Polska w naciskach i Ameryka. Mogłoby się dokonywać dużo szybciej i skuteczniej, gdyby nie hamulcowy, jakim są Niemcy i Francja. Panie pośle, a zapytam w takim razie jeszcze też o relacje pomiędzy Brukselą a Warszawą, czy nastawienie Brukseli, instytucji europejskich, przede wszystkim Komisji Europejskiej wobec Polski. Czy pana zdaniem no, też ta katastrofa wizerunkowa, która jest efektem tych może nie najważniejszych, ale jednak dla ludzi po ludzku szokujących informacji związanych z Parlamentem Europejskim, czy pana zdaniem wymusi też no, inne zachowanie instytucji unijnych wobec na przykład Polski, czy też nie? Jestem pesymistą. Dotychczasowa praktyka dowodziła, że te same usta chwaliły Polskę za to, co robimy wobec Ukrainy i nadal bez żadnej zmiany nam przykładały, ganiły, grillowały nas, jeśli chodzi o tak zwaną praworządność, twierdząc otwartym tekstem, że te dwie rzeczy są kompletnie rozłączne, że zasługi wobec Ukrainy to Polska i jej społeczeństwo, a winy to jest polski rząd. Więc tego Junckiem nie było. Ja bym go się specjalnie nie spodziewał. Mogą być takie małe jaskółki werbalne, ale generalnie biorąc, jeżeli nie da przyzwolenia, czy nie wiem jak to powiedzieć, sygnału polska opozycja totalna i Berlin, czy może Berlin i polska opozycja totalna, żeby przestać Polskę nękać i blokować jej fundusze, to zmiany nie będzie, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy byli chwaleni w sprawie Ukrainy i pomocy dla tejże. Panie pośle, to zmieńmy temat, choć być może w ogóle go nie zmieniamy i pozostajemy dokładnie w tym temacie. Wtedy, kiedy został wysadzony rurociąg Nord Stream, były szef polskiej dyplomacji poprzez konto twitterowe dziękował Amerykanom, czy tam gratulował Amerykanom. Później oczywiście stał się bohaterem kremlowskich mediów, a przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy ONZ w Nowym Jorku machał kartką z wydrukiem, z tweetem Radosława Sikorskiego, pokazując, że właśnie tej Rosja mówi prawdę, a te działania są agresywne wobec Federacji Rosyjskiej i świadectwem tego ma być wpis byłego szefa polskiej dyplomacji. Była też wypowiedź rzecznika Białego Domu, który no, chyba w pierwszy raz w historii określił byłego szefa polskiej dyplomacji, a przecież i komuniści zatwardziali te funkcje, sprawowali po 1989 roku jako narzędzie rosyjskiej dezinformacji. Dzisiaj Radosław Sikorski powraca do tej narracji i mówi, że w zasadzie to wysadzenie Nord Stream 2 leżało w interesie tylko trzech państw i tak naprawdę tylko trzy państwa mogły tego dokonać. Ukraińcy, Polacy lub Amerykanie. Mówi dodatkowo też, że Władimir Putin sugerował i proponował podział Ukrainy, no i że rząd Prawa i Sprawiedliwości przez pierwsze 10 dni wojny no jakby się zastanawiał nad tym, czy nie dokonać rozbioru Ukrainy. Przypomnijmy, że to jest nieustanny przekaz Kremla. Media rosyjskie w zasadzie kipią od tych opowieści o tym, jak Polacy już w zasadzie się szykują i gotują do dokonania rozbioru Ukrainy. Jak pan patrzy na te wypowiedzi? No w końcu mówi to człowiek, który
wie, co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć. To dlaczego mówi takie rzeczy, choć już zdawałoby się, że został przynajmniej za te sugestie wobec Nord Streamu napiętnowany i znowu idzie w tą samą stronę? Te wypowiedzi są karygodne, niedopuszczalne i skandaliczne, to jest raz. Po drugie, powrót do nich na coś wskazuje, możemy się tylko domyślać. Natomiast można zastosować metodę, którą stosuje Radosław Sikorski i zadać to rzymskie pytanie, komu to służy, cui bono czy qui protest. No to, co mówi wówczas... No, ale to byśmy widzieli, komu to służy, jak ambasador służy Federacji Rosyjskiej machał tym kartką z tweetem Sikorskiego. To wiadomo, komu służy. No, mówienie o tym, że Polska miała, czy mogła w ogóle mieć intencję rozbioru Ukrainy, czy że Polska mogła być jednym z krajów obok Ameryki i Ukrainy zainteresowanych tą dywersją, jeśli chodzi o Nord Stream 2, no, jest w czystym interesie rosyjskim, a resztę proszę sobie dopowiedzieć. Panie pośle, jeszcze o jedną rzecz muszę zapytać, bo to, że mówi to Sikorski, że wchodzi po, można powiedzieć, dużej kompromitacji, po bardzo ostrej, jednoznacznej reakcji Białego Domu, wchodzi znowu w ten sam czysto kremlowski przekaz, to... Można spróbować to jakoś wyjaśniać różnymi sprawami. Jedni będą przeglądać oświadczenie majątkowe pana byłego ministra, inni będą stawiać budować inne teorie. Zostawiamy to na boku. Ale ja się zastanawiam, jak to jest, że w środowisku Platformy Obywatelskiej przy Donaldzie Tusku ten człowiek cały czas jest akceptowany. No przecież Tusk go w tej chwili wskazuje jako jedną z lokomotyw wyborczych kampanii do polskiego parlamentu. Tak są pewni siebie, że niczego się nie boją, to jest jedno. Wydaje mi się, że to świadczy o tym, że zasadniczo żadnych kompetencji ani moralnych, ani politycznych nie ma ekipa Tuska do rządzenia Polską, gdyby mieli wygrać wybory, w której ministrem spraw zagranicznych miałby być powtórnie Radosław Sikorski. Że to byłaby klęska dla Polski, ale również klęska dla polityki zagranicznej NATO i Unii Europejskiej. No właśnie, to ja zapytam... I zwycięstwo dla Rosji. Zapytam pana posła o pewną tezę, którą od jakiegoś czasu już pan profesor Piotr Grochmalski między innymi na naszej antenie głosi i mówi, że w interesie Federacji Rosyjskiej w kontekście oczywiście wojny na Ukrainie jest przede wszystkim zmiana rządu w Warszawie, że to rząd Warszawy w Warszawie, postawa Polski wobec Ukrainy i zaangażowanie w wszechstronne wspieranie tego walczącego naszego sąsiada w tej chwili może być jedną z głównych przeszkód dla Federacji Rosyjskiej. Czy pan zgadza się z taką opinią? Jak najbardziej. To byłoby ogromnym uzyskiem i korzyścią dla Rosji, gdyby miał rządzić w Polsce obóz opozycji totalnej, który wiemy z przeszłości i wystarczy spojrzeć na te 10 pytań do Donalda Tuska, był bardzo prorosyjski, wyjątkowo prorosyjski, no nie chcę wchodzić w szczegóły, ale też trzeba dodać, że tutaj zainteresowanie zmianą rządu w Polsce jest zarówno Moskwy, jak i Berlina. Dlatego być może uzasadniałaby to logikę wpływów rosyjskich stojących za tym, ażeby Bruksela osłabiała Polskę poprzez odmowę jej funduszy i piętnowanie w sprawie tak zwanej praworządności. To panie pośle, na koniec jeszcze jedno pytanie dotyczące KPO. Ja wiem, że pan jest bardzo sceptyczny co do szansy wypłaty tych pieniędzy, jakiejkolwiek ich części przed wyborami, no ale w polskim parlamencie, teraz w Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma być efektem jakiegoś porozumienia z Komisją Europejską i Senat skierował tę nowelę do Komisji Weneckiej, by zapoznać
zapoznać się z opinią Komisji Weneckiej. Czeka szybko, podobno ma bardzo szybko Komisja Wenecka procedować. A dzisiaj Grzegorz Schetyna w rozmowie z Rzeczpospolitą mówi, że jeżeli Komisja Wenecka wyda negatywną opinię, no to sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej. I co wtedy, pyta Grzegorz Schetyna, pan komisarz Reinders będzie mówił, czy rzeczywiście będzie mówił, że zawarto z Polską jakiś kompromis? Jak pan patrzy na te i na ten pomysł Komisji Weneckiej i te słowa Schetyny? Po pierwsze, opozycja totalna zawrze pakt nawet z diabłem przeciwko Polsce, byleby zaszkodzić. Po drugie, Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy. Nie ma żadnych uprawnień. Bezprawnie posługuje nim się i Komisja Europejska, i Parlament, i bezprawnie ona sama wkracza czasami z własnej inicjatywy, serwując rasistowską tezę o tym, że są gorsze i lepsze demokracje. I te lepsze to są zachodnie, a gorsze jest między innymi Polska i Węgierska. Także odwołanie się do tego organu bardzo wątpliwego, zresztą z Rady Europy, gdzie do wczoraj zasiadała Rosja, no na miłość boską, znaczy tylko tyle, że Senat i opozycja ma jak najgorsze intencje. A czy myśli pan, że właśnie ta karta będzie użyta do tego, żeby rozpocząć akcję no, przeciwko Polsce? Nie rozpocząć, kończyć ją, czy prowadzić. Znaczy, żeby doprowadzić no tak, to, do tej formuły, że nie będzie funduszy tak długo, aż my, czy ta totalna opozycja, nie wygra wyborów. Do tego na pytanie na konferencji prasowej na Nowogrodzkiej, pytany kiedy KPO, odpowiedziałem, że nie wiem i to była prawdziwa odpowiedź, ale rozwinięta bardziej odpowiedź byłaby niezależnie od polskich starań, tylko wtedy i wtedy, kiedy odpuści blokowanie Berlin i polska totalna opozycja. Bardzo dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Pan europoseł Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, frakcja EKR, był państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję, panie pośle, panie ministrze. Serdecznie pozdrawiam. Szanowni państwo, my robimy krótką przerwę i za chwilę przenosimy się na Ukrainę. Nasz korespondent wojenny, doskonale państwu znany, Witek Newelicz, jest w bardzo gorących miejscach. Dotarł dzisiaj w okolice Bachmutu. Spróbujemy się z nim połączyć. Spróbujemy się połączyć z panem doktorem Janem Matkowskim. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja na froncie i jakie są prognozy. To dosłownie za moment.